Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was serdecznie w następnym odcinku z Minecraft Spookycraft. Kochani, szczerze powiedziawszy włączyłem to specjalnie, bo właśnie nastał super krwawy księżyc, czyli od cholery mobów zaczyna się nam tutaj spawnować. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Opowiem wam, że kurde troszeczkę się boję. Mamy 287 dzień. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ja sobie tutaj zacząłem już budować mniej więcej naszą tą pseudolatarnię. Tak powiem osobiście, że chyba troszeczkę źle tutaj wymierzyłem. A przynajmniej tak mi się wydaje. Ops, dobra. Oho, i się zaczyna. A jeszcze mam mało miecza. O, marchewka. No i coś ich mało się tu porobiło. Nie ma tragedii. Góra widzę, że aktor był i nosicie. Proponują za moje kordy, że dadzą mi wilka, cwaniaczki. Mają team czteroosobowy i cwaniakują, no. Agenci. Dobra. W ten sposób sobie pykniemy. Troszeczkę przebudowałem całość i stwierdziłem, że nie będę dawał tutaj kolejnego połączenia, bo w sumie to tak nieco ciekawie wyglądało. A taki hub tutaj myślę, że będzie spoko. No, przypominam, że moby potrafią kopać. Tak naprawdę mało się ich tu prespiło. Nie ma jakoś tragedii. Wiem, że będzie gorzej. Jakoś się mu wydaje easy. Trochę creeperów, ale creeperów to my się nawet już nie boimy w tej chwili. O kurde. No i jeszcze się spieprzyłem. Nie patrzcie w ten dirt, bo ten dirt jest tylko po to, żeby tutaj mieć jakąś podpórkę do budowania. No i nasza trzcina troszeczkę też wyrosła. Ja staram się tutaj hodować jak najbardziej. O, tam nasze owieczki są jeszcze. Krówki troszeczkę też przetrzebiłem. Oho. O, to może wam pokażę, jak zombiaki potrafią kopać. O ile potrafią. O, potrafisz ty kopać, czy nie potrafisz? Nie pamiętam, czy zmieniłem w konfigu to, że potrafią. No, teraz kopiesz coś, czy nie? Może inaczej to zrobimy. Dasz radę? Ej, no nie mówcie, że nie włączyłem tego pluginu. Oho, aktorek już został wysadzony. Przez Creepersona. No co, ty mnie olałeś? Chodź ty. Dobra, bo ten jest mocny. Tylko z drugiej strony, żeście cwaniaczki przyszli. Dobra, raczej się stąd już cwaniaczku nie wydostaniesz. Jeżeli umiesz kopać, to kop. Ale ty chyba nie umiesz kopać. Ej, chyba nie włączyłem tego moda. Dobra, czyli zaraz będę musiał robić restart. I to naprawić. Jak tutaj zazwyczaj mobów nie było, tak teraz jest ich od groma. Jak tam panie zombie... O kurde, starczy nawet przed jeden. Może będziemy mieli nową tarczę. Jakieś enchanty może były? Ale tarczy chyba nie ma enchantów. No. Panowie. Zapraszam do siebie. Ewidentnie chyba nie włączyłem kopania w dirta. Znaczy w dircie. Więc będę musiał sobie to ogarnąć. Znów niestety. Szkoda, chciałem wam pokazać jak te moby kopią. Wow. Niestety nie było. No ale przynajmniej zdobyliśmy łopatę dzięki temu.
Aktor jak zwykle płacze. Nic nowego. Dobra, tu będą trzy. Tu będzie kolejna trójka. Czekajcie, czekajcie, bo się pogubiłem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pyk. O nie! Skończyły mi się. Schodki mi się skończyły. Aha, będziesz zdziwiony, jak się okaże, że jesteś na odcinku, co? Panie aktor. Z tego było naprawdę tylko cztery schody? Faktycznie cztery. Malutko. Naprawdę malutko tych schodków. Dużo tego księżyca jeszcze nie, aż zachodzi, na szczęście. Jezu, ile domenczantów jest. I tak całe szczęście, że one nie potrafią się tak agrować natychmiastowo. Tutaj pyk. O, niezbyt się to połączyło. Niezbyt mi się to połączyło. Zawsze miałem problemy z tym łączeniem tutaj, no. I to w ten sposób. Dzisiaj będzie troszeczkę zbudowania. Taki chilloutowaty odcinek. O. Jedną stroną trzeba to chyba robić. Kurde. Jak nie z tej, to z tej strony. Dobra, zrobimy z tej. O. Teraz powinno być tak. No i tu bym chciał sobie to połączyć jakoś w tą stronę. O, pięknie, dobra, wyszło. Wyszło tak, jak być powinno. O. Po prostu będę to robił w ten sposób. No, ale wtedy mi dach wyjdzie, niekompletny. Powinno być tu. I dopiero. Coś w tym stylu? Chyba nie. Chyba coś tu nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło. Co ja tu zrobiłem źle? Dwa, trzy. A, dobra. Wyjaśniło się wiele. O, w ten sposób. Ale tu nadal jest źle coś. Ja tu pokrzeczyłem. Tak. O, teraz jest chyba dobrze. Tak. A no jest, dobra. Czyli taki będzie mniej więcej dach. Tylko tak, tu jeszcze muszę rozkopać. I wracamy do normalności. Wracamy do normalności na szczęście. Ja się boję, co się tutaj w bazie stanie, jak ja zniknę na te 3 dni. Schodek mi jeden spadł. Nie no, tutaj każdy schodek jest na wagę złota. No i kolejna wieża będzie delikatnie wzrośnięta, że tak powiem. I będzie miała tutaj mniej więcej czapkę i to będzie drugie piętro. I będzie połączona z tym piętrem, bo ten będzie najwyższy. Chyba, że... ale nie, bo taki fiutek wyjdzie. No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, co najwyżej będziemy burzyć. W sumie szkoda, że nie zrobiłem pięterko wyżej. Gdyby przynajmniej by oddzielało delikatnie to wszystko. No ale cóż. Mamy jeszcze dużo czasu na Minecrafta. Jak tam nasze plony? Tutaj widzę, że powoli zaczyna rosnąć. Tylko tak, problematyczne jest teraz to, że nie mamy w sumie jak sobie... co to jest? Ul? Czy ktoś dechę mi tutaj naspawnował? To ul. Macie kurde szczęście. Ja wam się tu rozbuduję, chamy jedne.
Teorii tu jeszcze możemy sobie zrobić delikatnie. Trzeba byłoby ustawić to w ten sposób. I możemy sobie jeszcze dwie sztuki trzciny cukrowej postawić. I tak dynie w zimę nie rosną, więc... Oj, dobra. Właśnie na górę. I tu będzie trzeba to jeszcze wykopać ze dwie kratki do przodu. I dopiero wtedy zrobić taki normalny wzlot do góry. To teraz pytanie. Jak ja zamierzam zrobić tutaj? Tam Enderman sobie lata. Musimy zrobić spętanie Endermana. To wszystko niby jest pięknie, ładnie. Wiecie co? O, a jakbym w sumie nie robił tego. Nie robiłbym tego, tylko od razu dał tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To nie tak miało być. O! Nie tak. No way. To miało być tu. To miało być w tą stronę. No właśnie. Pytanie czy z tego, bo tu już i tak będzie oddzielone od kamienia. Może jednak z desek. To nie byłoby chyba głupie. 5. Znów mi zabrakło. A no. Jest 5. Tu dopiero. Kurde, jak ja to robiłem? Źle! To miało być tu. Aj, ja to udany jestem. Budowniczy Minecraft. W ten sposób. W ten sposób. No i pytanie teraz, jak ten dach ogarnąć? Co najwyżej można to zrobić jak z tym wilkiem. Byłby jeden, a tam są chyba na dwie kratki, prawda? Raz, dwa, tak. Moderacja chce mnie zabić. Ratunku. Moderacja chce mnie zabić. Ale to nam wszystko pozamarzało. Jezu, ile do tego lata jeszcze brakuje? Dwa. I jeszcze jedno. Co mówię? Raz, dwa, tak, tu jest zamknięte teraz. I zamykamy to ładnie w ten sposób. Tu już będzie ładna ścianka w razie czego. Dzięki temu też możemy zrobić to tak. I tu możemy zaczynać budować już następny poziom naszych desek, tylko to jeszcze będzie trzeba rozwalić potem. Patrzcie tutaj jak zbudujemy. Będzie problem. No właśnie. Jest taki problem. O. Gdzie co się od Janie Pawła? No kurde, naprawdę. Ale fochywali. Ale ta gra fochywali. Pyk. No i to by było trochę za dużo jednak. Więc i tak musimy to walnąć w ten sposób. Musimy dodać. Pyk. I dobra, bo też nie. Nie wyszło. To nie wyszło tak jak miało być. Pyk. Pyk. O. Dobra, ale tutaj wyszły trzy sztuki. Raz, dwa, trzy. Tak, trzy. Dwie nawet. Kurde, blaszka, no. Dewiko jeszcze dołączył. Ej, bo mi się coś chyba pokićkało.
Nawet jeden. O. W ten sposób. Obserdaki jedne, no. Wyłudzacz akordów. Kradzieje, no. Może nie kradzieje, aczkolwiek mordercy. Cwaniaki we własnym teamie, no. Popatrzcie na nich. Dobra, chyba już ogarnąłem, jak to ma być. Będę musiał potem to drewno rozwalić. Tu jeszcze jeden. Na razie to jest niewyględne, ale potem jeszcze jak dodamy jakieś dodatki i tym podobne, to już będzie, myślę, coraz lepiej. O. Pyk. Pyk. To by wychodziło, że to idzie tak. Albo i nie. No i to tutaj na samym końcu powinno być. Dla świętego spokoju. Można zrobić tak. O. Ale też trochę to nie idzie. Nie, to tutaj nic by nie powinno być w teorii. To i tak najdzie zaraz na to. Dwa, trzy. To powinno być tu. Tu już powinno być normalnie, prawda? Dobrze pamiętam. Pyk. W ogóle piętra nie zrobiłem. Hosiciu. Moderacja, proszę nie przeklinać. Nieładnie. Nie robimy tak. Tu już jest git. No i resztę tego świerkowego musimy przerobić tak czy inaczej. Coś mi się tu powieprzyło chyba. Dobra, a może i nie. Tutaj dwa. Kolejne dwa. Tu będzie okno. To możemy na samą górę szpykać. Ops. Tu już sobie to oczywiście ogarniemy dalej, ale... Ale muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądać tak zewnętrznie, bo nie wiem, czy nie będę zmieniał jednak koncepcji tej budowy. Nie mam zielonego pojęcia. Może sobie tu jakiś parkour zrobimy niedaleko. Żebyście mogli poskakać. Dobra, i tak. Tu musimy dać znów zwykłe bloki. I tu do góry normalne. O, plantacje i lepsze zbiory. Kurde. Tyle eventów naraz. Lepszy księżyc. Dajcie mnie lepszy księżyc, ale nie ma plonów, bo jest zima! Kurde. I mi się chyba kończy kamienie, jeszcze mi się nie kończy.
Koshiciu pewnie miała tam swoje plony jeszcze z lata. O nie, nie to chciałem. Znów. Mistake! Dobra, i to mniej więcej ma tak wyglądać. W mojej głowie tak to wyglądało. Widać, że nie zawsze wyobraźnia dobrze podpowiada. Nie no, tragicznie jeszcze nie jest. Będzie na pewno też inaczej, jak my troszeczkę jakieś inne dodatki dodamy. Patrzcie, już w tej chwili... O, żółty księżyc. Już w tej chwili to zaczyna tak wyglądać w miarę, tylko jest strasznie jednolite i zastanawiam się, czy by jednak jakoś tego nie zmienić. Tu będzie jeszcze tak, zakończone jedno piętro i jeszcze jedno do góry. To ma być mały, średni i największy. Ej, a działają te plony na trzcinę? Kurde, niestety nie. Ale już tej trzciny mamy coraz więcej. O, tu jeszcze jedna spadła. To też będziemy musieli delikatnie to poogarniać. Tu będę chciał normalnie z dirta, aczkolwiek tu będę chciał zrobić plażę. Nawet troszeczkę większą tą plażę. Więc będziemy na pewno generować, będziemy ingerować w tą mapę. I zrobimy sobie tu jeszcze jakiś port i oczywiście port w tamtą stronę. Może gdzieś tu jakaś stajnia. Jeszcze jakoś ogarniemy to. Człowiek, no kurde, nie wiem, czy zbytnie przejednoliciłem tego drewna. Takie mam wrażenie. No i tutaj trzeba to dokończyć. Dobra, kamienia jeszcze teoretycznie mamy sporo. Op. Kierkowe do końca będą szły... Nie, nie będą szły do końca. Nie będą szły do końca, zapomniałem, że tu ma być jeszcze jedna kratka. Czegoś takiego. Tak? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. No, dzień dobry panu. Po pysku. No i znów źle, spieprzyłem. I to lepiej chyba będzie ogarnąć to w ten sposób. Hop. Tyk. W ten sposób. Połączymy. Robimy sobie jeszcze z kamienia. Znacznie lepiej. Mówię, to jest taki wstępny koncept tego wszystkiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ostateczności. Ewentualnie jeszcze zmienimy jakiś typ drewna czy coś. No bo tutaj może być z tym problem. Nie wiem, jak... Kurde, nie trafiłem. Nie trafiłem. Nie mięsko. Tu kolejna czapa. I tu będzie ostatnia. Aczkolwiek ostatnia to chyba nie będzie nawet czapa, tylko będzie już zwykła latarnia. Znaczy czapa będzie, aczkolwiek nie będzie zasłonięta. Będzie punkt widokowy. To nie jest głupi pomysł. Gdzieś tu na średnim możemy zrobić sobie taki wielki... Znaczy wielkie miejsce do enchantu. Jak tam mój plecak? Trochę tego mamy. O, jeszcze Danonek dołączył. Aktor oczywiście jak zwykle z pingiem. Nie wiem, ludziska, co wy macie z tym pingiem? Ale
Rasunim tutaj tym dirtem. Trochę bieda edition, no ale jeszcze nie wiem, jakie typ podłogi będę chciał tutaj zastosować. Na razie zróbmy to w ten sposób. Tylkowe deski możemy połączyć. Powiem wam, że robię ten odcinek jako trzeci w sumie, już na poniedziałek. Po kolei, więc... Nadal czekam na wasze subskrypcje. Na to też, aczkolwiek na koncepcję, jeżeli macie jakieś swoje, które możemy tutaj zbudować dalej. Oczywiście osoby, które mogą same grać, zapraszam do gry. Czy mi się dirt już skończył? Prawie. Wracaliśmy tutaj. Czy ja gdzieś w skrzyniach mam dirt? O, dzień dobry panu. Za mnie oknami wchodzi gnój jeden. Nie wolno. Zakaz jest. Czy ja gdzieś w swoich tałataństwach mam jeszcze dirt? Mam. Sporo nawet. Śnieg może bym odgarnął. Ojej, dobra. Tego dirtu to jest sporo. Nie zabraknie. Dirtu nie zabraknie. Kłócą jak zwykle, standardowo. Normalnie administracja i ekipa Discordowa zawsze się kłócą. Deviko, hościu, kawar, aktor. O, jest po prostu ewenement tych czasów. O. Tu jakieś oświetlenie może walniemy potem. Ups. Kurwa, dirtowy król po prostu. Przekończy niestety okres plonów. Mówię, jeżeli chodzi o eventy. Jeżeli chodzi o eventy, są naprawdę wielce różne te wszystkie eventy tutaj. Również jestem w trakcie robienia tego ekonomii. Czy możliwe, że już nawet jak teraz to oglądacie, to już to skończyłem. Aczkolwiek nadal mam problemy z połączeniem bota oraz serwera Minecrafta. Tam bot w sobie już działa normalnie i tak dalej, wszystko w nim gra i hula. Tylko mówię, problem jest z tym, że nie robiłem nigdy modyfikacji do Minecrafta. Troszeczkę nie wiem, jak się za to zabrać. Musiałbym o tym dosyć sporo poczytać i dopiero wtedy zrobić swoją modyfikację. Dobra, desek nam już się... Znaczy deski nam się tuż kończą powoli. Tak. No i nie ma. I po zbiorach. Sobie mam zwykłe deski jeszcze, ej. Nawet sobie mogę workbencha zrobić tak po prostu. Chyba źle zrobiłem, no ale dobra. Do końca odcinka powinno starczyć. Do końca odcinka powinno starczyć. Po tym odcinku pójdę i ogarnę. Dopiero potem. Ej, czy mi się wydaje, czy mi się te piosenki powtarzają? Niby są losowo, aczkolwiek. Aczkolwiek chyba się powtarzają. Specjalnie takie NCS-ki sobie wybrałem, żeby móc pochillować bez muzyki z Minecrafta, która się raz włącza, raz się nie włącza. O, w ten sposób. Coś skosztaniłem znów. Raz, dwa. Że tak. Powinno być w ten sposób. Jest trzy. Dobra. No i tutaj ta sama sytuacja co i wcześniej, czyli... Raz, dwa, trzy. Tu. Tak, dobrze mówię? Chyba dobrze. Tu znów w ten sposób.
tutaj 3. I pyk, w ten sposób trzeba zrobić. Tak, jak to wykopiemy. Jak ja tam zrobiłem? Tam chyba tego nie ma. Tak jak tu planowałem zrobić. Nie tak. Tutaj kolejne dwa. I w ten sam sposób robimy, jak i reszta, która tutaj była. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. Ups, us, 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 us. Tus. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. A może by jednak i zrobić tutaj niższy, a ten wyższy. Może tak po kolei to jednak nie jest dobry pomysł. Że tu już zrobić, zrobić tutaj czapę i tu zrobić dopiero wyższy. Ej, w sumie to chyba nie będzie głupi pomysł, bo tak to będzie taki średniak. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, jeżeli chcecie z nami sobie pograć tutaj na serwerze Minecrafta, który jest oczywiście 24/7. To nie jest tak, że ja ten serwer zaraz wyłączę, jak nie gram czy coś. On jest non-stop online. Nawet jeżeli nie wierzycie, oczywiście możecie sobie wejść na stronę i zobaczyć, przez jaki czas serwer chodzi. Dobra, moi drodzy, mówiłem już o subskrypcjach? Mówiłem chyba. Wejdźcie na stronę spookyshero.pl, tam macie harmonogram oraz właśnie zapisy na whitelist, ewentualnie na Discordzie. Również macie te zapisy. No i co? No i tyle. Trzymajcie się. Hej, hej. O, Pigman. Hej, hej, Pigman. Hej, hej, hej.